To wszystko utonie w morzu nowoczesnego pogaństwa. Ksiądz Franciszek Blachnicki powiedział: ostoi się w naszych czasach tylko katolicyzm pełny, autentyczny, ewangeliczny, nadprzyrodzony. To musi zabrzmieć. Słowa proroka muszą zabrzmieć. Nie możemy zrobić z Ewangelii jednej z wielu historyjek. Ewangelia musi być tym, czym była od początku. Święty Paweł mówi: mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto ją usłyszy i przyjmie.